Dobry. Halo, halo, czy jest dzisiaj ktoś z nami na tej legalnej kawie ze mną, czy jesteście? Bo dzisiaj legalną kawę zaczynamy o godzinie 11. Mam nadzieję, że mnie słychać przez tą słuchaweczkę, przez ten mikrofonik tutaj w słuchawkach, więc koniecznie dajcie mi znać, czy jest OK, bo działamy. Działamy dzisiaj będzie o rejestrze czynności przetwarzania, czyli o bardzo ważnym dokumencie, który musi być w każdej firmie i u każdego administratora, czyli nawet wtedy, jak nie prowadzicie firmy. W związku z czym, jeżeli mi znać, czy mnie słychać, bo sobie tego jakoś nie sprawdziłam, ale jak to sprawdzić? Na początku chyba coś tam się pojawia, czy słychać, czy nie słychać. Okej, transmisja leci, więc ja szybciutko. Ja nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym, lean leaderem i project managerem i uczę biznes online i małe firmy, jak działać w sieci legalnie, jak działać w biznesie legalnie, bez zbędnego OU, przekazuję wiedzę o RODO oraz wiedzę o umowach. Ostatnio oczywiście bardzo dużo o RODO. Jestem autorką pakietu w RODO dla małych firm, pakietu w RODO dla branży beauty i e-booka RODO, a firma w internecie oraz innych materiałów, które znajdziecie u mnie na blogu menedżerkaumów.pl, bo też taki blog prowadzę. Widzę, że ktoś dołącza, więc dajcie mi znać, że mnie słychać albo że mnie nie słychać, chociaż żebym to wiedziała i już będzie super. Dzisiaj powiemy sobie o rejestrze czynności przetwarzania. Ale zanim zacznę o tym mówić, oczywiście standardowo mam notatki, więc zanim zacznę o tym mówić i zanim mam nadzieję, ktoś jeszcze wpadnie na tego live'a w wyjątkowej godzinie, czyli o 11, a nie o 10 w środę, to powiem jeszcze trzy rzeczy, dwie, a nawet trzy. Tak. To więc, słuchajcie, pod koniec października wystartuje bardzo fajny projekt. Projekt będzie współorganizowany, czyli przeze mnie i we współpracy z Bartkiem Popielem. Bartek Popiel prowadzi blog Liczy się wynik i jest to świetny blog marketingowy, świetny blog dla firm, w ogóle jak prowadzić firmę, jak prowadzić biznes. O, słychać mnie, dzięki Kasia. Bartek robi to super, bo właśnie mnie słońce naświetla. Skąd to słońce się tutaj nagle wzięło? Ale widać, dobra. Bartek robi super robotę, więc zaglądajcie na ten blog i zaglądajcie do mnie, bo będę informować, co się będzie działo. Będzie to związane z RODO. Chyba będę musiała tą zasłonę trochę dać w dół. Poczekajcie sekundkę, przepraszam Was bardzo. Moment, moment. Dobra. Teraz słuchajcie, może być ciemno, ale może nie będzie tak mnie bardzo naświetlać. Uwaga, słychać? Mam nadzieję, że słychać. Więc będzie projekt z Bartkiem pod koniec października. Zachęcam Was do tego, żebyście śledzili, bo ten projekt będzie dotyczył RODO, będzie ułatwieniem dla firm i dla wszystkich tych, którzy chcą z tym RODO coś zrobić u siebie w działalności, na blogu, na stronie. Więc zachęcam Was do tego, żebyście byli na bieżąco. Inną rzeczą jest to, że jutro jest live, ale nie organizowany przez ze mnie, tylko przez PŁODO, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o godzinie 10, czyli zazwyczaj wtedy, kiedy jest legalna kawa, tylko że będzie w czwartek i prezes będzie mówił o, to się pojawiło, pojawi się dzisiaj u mnie na fanpage'u informacja i link do live'a, będzie mówił o, to jest szkolenie dla inspektorów, o pracownikach bodajże, uprawnieniach, o RODO generalnie, kurczę, zapomniałam, jaki dokładnie był temat, a już sobie to zamknęłam. No nieistotne. Generalnie pojawi się to u mnie na fanpage'u dzisiaj chyba o 19. Zaplanowałam takiego posta, w którym będę informować, w którym informuję o linku, gdzie jutro macie się połączyć. I jutro też zaplanowałam posta, który Wam przypomni o tym, że jest ten live organizowany, to szkolenie, ale ono też będzie na żywo organizowane przez prezesa urzędu, więc warto na nim być. Co dalej? Dalej mamy szkolenie w Krakowie stacjonarne z legalnego biznesu online, które ja poprowadzę, czyli to moje szkolenie Legalny Biznes Online. Ono będzie w Artzonie. Jest to zrobione we współpracy z fundacją. Jestem tam wolontariuszką Fundacja Prawo dla Mam, więc śledźcie Fundację Prawo dla Mam na jej stronie www.prawodlamam.pl, na stronie, na fanpage'u. I w Artzonie w Krakowie odbędzie się to szkolenie we wtorek o godzinie chyba 10 albo 11:30. Jakoś tak. Też jest już informacja u mnie w wydarzeniach na fanpage'u. Dobra. Cześć Ela. Ela jest.
No to teraz zaczynamy, żeby Wam już za dużo tych ogłoszeń nie było o godzinie 11. Dzisiaj powiem o rejestrze czynności przetwarzania. Rejestr taki jest potrzebny w każdej firmie. Tak jak Ela ma na przykład salon kosmetyczny, to jest pakiet dla salonów kosmetycznych RODO. Salony mają trochę gorzej, bo zazwyczaj przetwarzają dane wrażliwe, no chyba, że nie przetwarzają, bo nie każdy to robi. No i tam już RODO to w ogóle jest bardzo obowiązkowe. Co do samego rejestru. Rejestr czynności przetwarzania jest to dokument, który powinien być w każdej firmie u każdego administratora. Czy zawsze powinien być? Za chwilę o tym powiem, bo jest szansa, że nie musi być w firmie, ale to jest trochę iluzoryczne, niestety. Dlaczego? Dlatego, że rejestr ma dwa cele. Te dwa cele to przede wszystkim pozwala administratorowi, czyli Tobie, i podmiotowi przetwarzającemu, czyli procesorowi, temu, komu daje się dane, przestrzeganie zasad i obowiązków wynikających z RODO. Krótko mówiąc, on pomaga w tym. Druga rzecz to jest to, że dokument ten jest podstawowym źródłem informacji o danych, o tym, co dzieje się, jakie operacje w ogóle są w firmie i przede wszystkim jest też podstawowym źródłem informacji dla organu kontrolującego. Czyli jeżeli przyjdzie kontrola, to pierwsze, o co się zapyta, zapyta się, gdzie jest rejestr czynności przetwarzania. Musicie znać na to odpowiedź, a co gorsze, trzeba taki rejestr pokazać organowi kontrolującemu. Kontrole się już zaczęły, prezes urzędu powiedział wyraźnie, że zaczynamy kontrolę. Najpierw zacznie od tych większych, od podmiotów publicznych, ale oczywiście małymi kroczkami przejdzie sobie do firm prywatnych, czyli do tych małych przedsiębiorców, bo zazwyczaj niejednokrotnie ci mali przedsiębiorcy, tacy mali nie są, są średni i nikogo jakby nie zwalnia to, wielkość nie zwalnia z prowadzenia dokumentacji. Jakie mamy rejestry, o jakich rejestrach mówi RODO w przepisach, w swoich artykułach? Pierwszy rejestr to jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, jest to artykuł 30 RODO, ustęp 1. Drugi rejestr to jest rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. I to interesuje administratora, samego administratora jako tako trochę mniej, bo ten rejestr prowadzi podmiot przetwarzający, czyli ten, który przetwarza dane podane przez administratora. Więc my tutaj skupimy się przede wszystkim na rejestrze czynności przetwarzania, bo to musi mieć każdy. Jesteście? Dajcie znać, że jesteście. Dajcie znać, czy macie kawę, czy wodę, a ja w tym czasie się napiję. Mam też dla Was suchar o RODO, na samym końcu będzie. Kiedy rejestr jest obowiązkowy? O tym mówi artykuł 30 ustęp 5, że taki obowiązek prowadzenia tych czynności, operacji przetwarzania dotyczy przedsiębiorców lub podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób. I teraz pomyślicie, to mnie nie dotyczy, bo ja nie zatrudniam 250 osób i daleko mi do tego. No i umówmy się, firma, która zatrudnia 250 osób, cześć Ola, witaj, to ona jest już dosyć dużą firmą. I w przypadku małych i średnich przedsiębiorców tego sektora zazwyczaj to nie są te osoby. Ale później powiem, dlaczego nie opierałabym się tak bardzo na tym jednym elemencie. Kiedy jeszcze jest obowiązkowy? Wtedy, kiedy może istnieć ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Może istnieć takie ryzyko. Na przykład w przypadku, gdy administrator może profilować dane. Kiedy jeszcze jest obowiązkowy? Wtedy, kiedy nie mają te wszystkie operacje charakteru sporadycznego. I tutaj tak zwana grupa robocza artykułu 29 mówi, że na przykład charakteru sporadycznego nie ma przetwarzanie danych osobowych pracowników. Czyli jeżeli zatrudniasz kogokolwiek i przetwarzasz takie dane, to Twoje działania nie mają charakteru sporadycznego, w związku z czym na pewno musisz mieć rejestr. Kiedy jeszcze? Wtedy, kiedy mamy do czynienia ze szczególną kategorią danych osobowych, czyli danymi wrażliwymi, i wtedy, kiedy mamy do czynienia z wyrokami skazującymi i dotyczącymi naruszeń prawa, takie rzeczy przetwarzamy. I dlaczego powiedziałam o tym, że wrócę do tej przesłanki 250 osób zatrudnionych? No właśnie dlatego, że z jednej strony RODO mówi o tym,
że jak zatrudniasz poniżej 250 osób, to nie musisz mieć rejestru, ale z drugiej strony na przykład mówi o tym, że jeżeli twoje działania nie mają charakteru sporadycznego, to niestety, ale już musisz prowadzić rejestr. W związku z czym te obostrzenia, te wyłączenia, a później obostrzenia, one są tak skonstruowane, że de facto w każdej sytuacji można powiedzieć, że twoje działanie z danymi może naruszyć prawa i wolności tych osób. A jak już może naruszyć prawa i wolności tych osób, to już trzeba prowadzić rejestr. Więc tak naprawdę nie ma sytuacji, w której można nie prowadzić rejestru czynności przetwarzania. Do tego, jeżeli przyjdzie kontrola do ciebie, to ona zapyta się, proszę dać mi jakiś dokument udowadniający, czyli rozliczysz się z tego, że robisz coś zgodnie z RODO. To jak chcesz to zrobić, jeżeli w ogóle nie masz nic? Bo rejestr jest niepotrzebny, no bo jak rejestr jest niepotrzebny, no to w sumie cała dokumentacja też nie jest potrzebna, gdyż RODO nie nakazuje prowadzenia żadnej konkretnej dokumentacji. W związku z czym, no wychodzi na to, że nic nie muszę mieć, a jak nic nie muszę mieć, no to co mam ci pokazać? Organie. No i organ się zdenerwuje i powie, oho, ho, 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 ale to działanie twoje, albo to działanie, albo to, że korzystasz z takiej poczty i ona robi to, a tutaj wysyłasz to, powoduje, że no, można naruszyć dane prawa i wolności tych osób. A jak można naruszyć, to powinieneś mieć rejestr, a nie takie sobie tłumaczenie. Gdzie jest ta rozliczalność twoja? Nie ma? Przykro mi, kara. W związku z czym właśnie uczulam na to, że jeżeli rzeczywiście jesteście w stanie się wytłumaczyć, jesteś w stanie się wytłumaczyć z tego, że nie musisz mieć pewnych określonych dokumentów, okej, ale przede wszystkim musisz się z tego wytłumaczyć, musisz to uzasadnić, uargumentować konkretnie i no, myślę, że może być ciężko. Dobra, jakie elementy powinien zawierać rejestr czynności przetwarzania prowadzony przez administratora? O tym mówi właśnie artykuł 30 ustęp 1. Te elementy, jest to katalog otwarty, czyli on mówi o tym, że takie elementy rejestr może zawierać, ale nie musi i może zawierać jeszcze inne elementy. Jesteście? Jakaś, dajcie jakąś informację, że jesteście, że jest to jasne i jeżeli macie pytania, to oczywiście zadawajcie te pytania w komentarzu, a ja będę starać się na nie odpowiadać. Więc rejestr czynności przetwarzania na pewno musi zawierać imię, nazwisko, nazwę, dane kontaktowe administratora, czyli wszystko, co związane jest z administratorem, czyli z tobą. Musi zawierać dane inspektora, jeżeli został powołany. Cele przetwarzania, bardzo ważne, na przykład rekrutacja, na przykład kontakt z klientami, na przykład wysyłanie jakichś informacji, powiadomienia SMS-em o wizycie itd. Opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych. To są kategorie, czyli na przykład piszecie osoby, które ubiegają się o pracę, osoby, klienci, kontrahenci, to najważniejsze. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Komu takie dane ujawnicie, te dane? Ujawniacie na pewno do ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Księgowej. Jeżeli prowadzicie jakieś, macie strony internetowe, no to oczywiście jest to dostawca serwera i tak dalej. Więc tu jest sporo tych osób, którym przekazujecie. Jeżeli korzystacie z systemu fakturowania, na przykład fakturownia, iFirma, WooFirma, tam też przekazujecie dane. Jeżeli macie jakąś platformę sklepu internetowego, też przekazujecie dane. Także tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Później mamy informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, to już rzadziej występujące. Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, na przykład jak jest rekrutacja, kiedy usuwacie? Zaraz po tym. Kto tutaj jeszcze przyszedł? Dajcie znać, jak jesteście. Przywitajcie się oczywiście, będzie mi miło. Terminy usunięcia, tak jak wspomniałam, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Tak, tutaj też to trzeba zamieścić, ale to zazwyczaj możecie zrobić kopiuj wklej z instrukcji zarządzania systemem informatycznym albo z własnej innej dokumentacji, gdzie wymieniacie środki techniczne, środki organizacyjne, środki prawne. Ja na przykład u siebie w pakiecie RODO dla małych firm udostępniam cały plik z wymienionymi różnymi środkami technicznymi, organizacyjnymi, prawnymi, które wypełniacie tylko tak, nie mam, nie mam, mam, nie mam, czyli to jest już ułatwienie, bo dzięki temu jakby widać od razu, co macie, co nie macie i już wiecie, że okej, tak zostaje.
I co jeszcze prezes mówi właśnie o tym, o tej zawartości rejestru? Prezes Urzędu Zamówień, czyli tak zwany PŁODO, a tak go nie powinno się nazywać. Ale mówmy PŁODO, będzie szybciej i prościej i łatwiej zapamiętać. On wydał coś takiego jak wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w artykule 30 ustęp 1 i 2 RODO. To wygląda, już Wam pokażę. To wygląda, wow, tak, czy mam to wydrukowane? I jest to ogólnie dostępne w internecie, po prostu na stronie PŁODO, tam wchodzicie, wrzucę Wam linka, żeby było łatwiej, wchodzicie sobie, ściągacie i wszystko jasne. Wy możecie to ściągnąć, przeczytać, oczywiście tam jest spis treści, wszystko jest elegancko, można zapoznać się z tym, jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli nie chcecie wydawać dodatkowych środków na kupowanie takich rejestrów, tam prezes nawet daje przykład rejestru, więc po prostu weźcie to, zróbcie dokładnie tak samo, wypełnijcie tak jak potraficie, zgodnie z tymi wskazówkami, czy zgodnie z moimi wskazówkami, wskazówkami na moim blogu, czy tutaj właśnie w tym live'ie i po prostu miejcie cokolwiek, ja zawsze mówię, miejcie cokolwiek i wtedy już jest dobrze, a przynajmniej nie jest źle. Dobra, prezes w tych wskazówkach mówi, że ten katalog otwarty tego, co znajduje się w rejestrze, można poszerzyć i on proponuje takie dobre praktyki, tymi dobrymi praktykami w poszerzeniu tego rejestru to na przykład można dodać podstawę prawną przetwarzania danych. Ja oczywiście u siebie w rejestrze, który jest w pakiecie i będzie też oddzielnie w sklepie, daję wszystkie te dodatkowe rzeczy plus pełno przykładów już gotowych, wypełnionych, zazwyczaj tego, co występuje u większości, plus inne rzeczy, które można wykasować, jak nie występują u kogoś. Także tak to wygląda. Czyli podstawę prawną z artykułu 6 ustęp 1 RODO można dodać, na przykład czy jest to zgoda, czy jest to umowa, czy jest to niezbędność właśnie realizacji umowy. Co można jeszcze dodać? Źródła pozyskania danych osobowych, skąd je macie po prostu. Adnotacja o przeprowadzonej ocenie skutków, jeśli była konieczna. Systemy informatyczne do przetwarzania danych. Właściciele procesów, czyli jakie osoby są odpowiedzialne za operację na tych poszczególnych danych i dane kontaktowe podmiotów przetwarzających. To też znajduje się w innych dokumentach, w dokumentacji RODO, na przykład w właśnie rejestrze umów przetwarzania, w rejestrze upoważnień i tak dalej, no ale tutaj w rejestrze czynności mamy to wszystko tak zgromadzone w jednym miejscu. Nie będę Wam szczegółowo opowiadać o elementach rejestru prowadzonego przez procesorów, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, dlatego że jesteśmy na etapie firm, na etapie administratorów, na etapie nas samych jako właśnie właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, więc to na ten moment wystarczy, dlatego że to, co ma znaleźć się w rejestrze procesora, o to powinien martwić się procesor. Na Twoim poziomie administratora, Ty musisz zapewnić, że ten procesor, którego się wybrało, jemu przekazało się dane, on jest w stanie zapewnić warunki zgodne z RODO. I to jest najważniejszy element. Co wpisać do rejestru? To już mówiłam, że te wszystkie informacje, o których wspomniałam, to operacje to są pewne ogólne elementy, nie macie szczegółowo wszystkiego wypisywać, że dzisiaj zrobiłam to, a jutro zrobiłam tamto. Nie, wpisuje się takie kategorie, czyli wysyłka e-maili właśnie, czyli mailing, czyli newsletter, czyli klienci, kontrahenci i tak dalej. To są ogólne rzeczy, bo trudno, żeby każdy codziennie wpisywał, co on zrobił z danymi, no nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ogólnie wiedzieć, jakie procesy są w firmie. Na podsumowanie tego naszego live'a, dzisiaj 19 minut, jest nieźle, a chciałam, żeby było szybko. Jeszcze sobie zobaczę, czy coś Wam tutaj fajnego dodać. To oczywiście, tak jak wspomniałam, no te procesy są ważne, żebyście je mieli na uwadze. A w jakiej formie rejestr może być prowadzony? Musi być prowadzony w formie pisemnej, w sensie musi on być prowadzony, zmaterializowany, albo w formie papierowej, albo elektronicznej. Co ja radzę bardzo często, to mówię tak, wydrukuj sobie ten rejestr i go miej, i go wypełniaj zawsze ręcznie, na bieżąco, co Ci przyjdzie do głowy, żeby to nie umknęło.
ale jednocześnie prowadź go w formie elektronicznej. Dlatego, że czasami niektórym łatwiej jest w formie papierowej mieć ten jeden segregator RODO i tam go otwierać, jak coś się pojawiło i tam sobie uzupełniać dane, no ale jednocześnie, żeby to się nie komplikowało i żeby mieć też to wszystko w jednym miejscu, no to żeby mieć to w wersji elektronicznej. Ale można mieć tylko w jednej wersji, to w ogóle nie przeszkadza. W wersji papierowej przydaje się to na przykład po to, że jak zatrudniacie pracowników i przychodzi nowy pracownik, albo chcecie go upoważnić do jakiejś czynności z danymi, no to wówczas on podpisuje oświadczenie o poufności, upoważnienie, że zapoznał się z dokumentacją RODO w firmie. A jak najlepiej może się zapoznać? No właśnie tak, że mówicie mu proszę usiąść i zapoznać się z dokumentacją, przedstawiacie mu ją w segregatorze, on musi się zapoznać, przeczytać politykę ochrony danych, przeczytać instrukcje i tak dalej. Więc to jest takie rozwiązanie, którego nikt się później nie wyprze. Więc wersja papierowa albo elektroniczna, albo taka i taka. Jeżeli przyjdzie organ na kontrolę, to oczywiście należy mu udostępnić te dane. On zacznie od rejestru na 100%, nie możecie mu ich nie udostępnić, szczególnie jeżeli jest to w wersji elektronicznej. Więc warto to. Podmioty, jakie są zobowiązane do prowadzenia, to już Wam wspomniałam i właśnie jeszcze raz przypomnę, podsumowując, że nawet są pewne wyłączenia tego, ale one są trochę iluzoryczne, w związku z czym nie opierałabym się na nich, tylko przysiadła i zrobiła rejestr. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je szybko w komentarzu, bo zaraz kończymy, a ja szybciutko jeszcze to, co mogę powiedzieć, to suchar, tak jest. Suchar, oczywiście jest suchar z portalu, się może tak nazwać, fanpage'a albo Twittera, suchar codzienny, więc odsyłam Was do tego suchara codziennego, bo bardzo fajne rzeczy tam są. I ten nasz suchar dzisiejszy brzmi następująco. Słuchaj, potrzebuję na wczoraj speca od RODO. Znasz kogoś wartego polecenia? Tak, super, dasz mi na niego namiar? Nie mogę. Tak wygląda ten suchar, aż się zapowietrzyłam, bo jest całkiem fajny. Ale Wy, gdyby ktoś pytał Was od speca od RODO i o namiary, to możecie podać moje namiary, jeżeli ktoś chce wdrożyć RODO w firmie, więc nie musicie się stresować, możecie tak jak najbardziej podać wszystko to, co jest potrzebne. No i co? Są jakieś pytania? Podobał Wam się suchar? Dajcie mi znać w komentarzu. Czy jest on ok? I oczywiście podsyłajcie mi swoje suchary, to co Wam wpadnie w oko, bo z chęcią powiem suchar czytelników czy słuchaczy, będzie mi miło i oczywiście z informacją, jakie dane mogę podać, czy tylko imię, czy tylko, że jest od słuchacza. Jak Wam się podobało, to wrzućcie śmieszną buźkę. Jak Wam się podobał ten live, to też poproszę jakieś łapki w górę albo serduszka. No i co? I zachęcam Was do tego, żebyście wpadli na następną legalną kawę w środę o 10. Już powinno być wszystko w porządku i powinno być o 10. No i udostępniajcie, jeżeli możecie. A na pytania czekam w komentarzach. No to do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.